Hej, witam Was serdecznie. Zaprezentuję Wam dzisiaj kolejny szybki, prosty przepis. Ochrzczony został niespodziewanki w boczku. Nie przyszła mi lepsza nazwa do głowy, ale to naprawdę bardzo prosty przepis, więc w sumie nie potrzebuje też bardzo skomplikowanej nazwy. Będziemy potrzebowali w zasadzie tylko pięciu składników, o ile pietruszkę liczymy jako składnik, więc tak naprawdę w zasadzie cztery składniki plus przyprawy. A czego konkretnie? Ćwierć kilograma mięsa mielonego, garść pietruszki, 2-3 cebule, niecałe pół mozzarelli, 12 plastrów bekonu i tutaj dowolne przyprawy, tak, standardowe, sól, pieprz. Ja będę jeszcze dodatkowo używał wędzoną paprykę, ale jeżeli macie ochotę na coś innego i coś po prostu lubicie, to dlaczego nie? Więc zaczynam od tego, że oczywiście myję mięso mielone, a w zasadzie je płukam. Po czym kroję, no staram się jak najdrobniej pietruszkę. Więc mamy w jednej misce mięso mielone, zrzuciłem pietruszkę i wbijam jajko. Zaraz to wszystko wymieszam, ale tak, oczywiście dodajemy pieprz, dodajemy sól, no i wspomnianą wcześniej wędzoną paprykę. I tutaj, tak jak powiedziałem, dowolną przyprawę, jaką sobie tam lubicie, nie wiem, czosnek w proszku, majeranek, cokolwiek naprawdę przyjdzie Wam do głowy, każdy coś takiego ma, co lubi. Ja na przykład lubię czosnek, ale ciągle go nie mogę dodawać, ponieważ moja ukochana nie przepada za nim. No ale dobra, wymieszaliśmy, będziemy potrzebowali kilku warstw cebuli, a żeby je uzyskać, musimy ją właśnie w taki sposób charakterystyczny naciąć do połowy. Zdzieramy tą zewnętrzną warstwę i tutaj już tak nieco delikatniej, spokojniej zdejmujemy kilka zewnętrznych warstw cebuli, bo po prostu będziemy ich potrzebować, żeby włożyć tam zawartość naszych niespodziewanek. Dlaczego napisałem, czy prawda, mówię o dwóch, trzech cebulach, tak? No bo wiadomo, możemy kupić mniejsze, możemy kupić nieco większe, też jak będziemy zdejmować warstwy cebuli, nie zawsze nam to się uda za pierwszym razem, więc lepiej mieć kilka więcej, tak jak widzicie, ja przygotowałem też kilka więcej. Warto tutaj rozłożyć sobie jakąś folię, czy jeżeli lubicie, to po prostu to na blacie. I ja to mięso już, prawda, z przyprawami rozdzieliłem na 6 mniej więcej równych porcji i po prostu biorę sobie, wkładam w tą cebulę, tak żeby mięso było w środku. Wiadomo, jeżeli braliśmy, tak, mniejsze cebule i większe, tak jak widzicie, no, każdy pies z innej budy. Także no, w jednej porcji będziemy mieli trochę mniej mięsa, w innej będziemy mieli trochę więcej. W międzyczasie oczywiście włączamy piekarnik, żeby nam się rozgrzał na 180 stopni. Mój piekarnik nadal niestety nie ma zbyt wyraźnych oznaczeń, chyba już jest nam na pamięć. I w tym momencie mnie olśniło, że jeszcze no, jeden z głównych składników, czyli mozzarella, leży na boku, a już pozabijałem w cebulę mięso. No, oczywiście trzeba otworzyć mozzarellę, niecałe pół, 1/3 mozzarelli pójdzie i powinna być w środku. Także no, wyobraźcie sobie moją minę, przypomniałem, że ona już tam powinna być. A ja już odpalam piekarnik i już się szykuję do tego, żeby zaraz je tam wkładać. Także pokroimy mozzarellę w takie mniejsze kawałki, ona jest dosyć plastyczna, więc sobie formujemy jakąś kulkę lub dowolny inny kształt i jak już mamy włożone, tak jak ja to zrobiłem, no to wystarczy ją tam jeszcze wepchnąć, a jeżeli to oglądasz i się przygotowujesz do zrobienia tego przepisu, no to po prostu przed włożeniem w ogóle, tak, porcji mięsa do cebuli wkładamy kawałek mozzarelli do środka i po prostu zawijamy, robimy taką ładną kulkę. Kolejny etap, jak już mamy, prawda, wszystko już w tą cebulę włożoną, to oczywiście bierzemy sobie dwa plasterki boczku i po prostu zawijamy w taki sposób, żeby boczek był z każdej strony, żeby osłaniał tą cebulę. No i tutaj, no, moim zdaniem dobry pomysł jest z tą folią, bo jeżeli ona nie przeszkadza i ja się z nią nie mocuję, tylko używam jej, żeby sobie pomóc, tak, to jak najbardziej to działa. I warto to zaznaczyć, że bardzo, bardzo przydają się patyczki do szaszłyków. No, no niby można je pominąć, ale dosyć usztywniają nam całą kulkę, także no, nam się to nie rozpada. I tak przygotowane, tak, 6 kulek, bo tak jak wspomniałem, z podanych składników 6 kulek wychodzi,
wrzucamy do piekarnika, już oczywiście rozgrzanego, na pół godzinki. Więc magia montażu, tarara, pół godziny minęło. Tak to wygląda, jak już wyjmujemy to z piekarnika. Wiadomo, że no, część sera, część tłuszczu nam się to, prawda, wytopiło, dlatego bierzemy no, jakąś tacę, warto położyć sobie papier do pieczenia i no, część nam się wytopi. I po prostu to jest już tutaj taka ładnie prezentująca się porcja, powiedzmy, no, dla mnie, tak? I tak to wygląda. Naprawdę bardzo smaczne, serdecznie Wam polecam i dajcie znać, czy skusiliście się, żeby wypróbować ten przepis. Bardzo będę wdzięczny i serdecznie liczę na Wasze opinie, komentarze. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, na razie. I do kolejnego przepisu. Na razie, cześć!